Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w poradniku, w którym porozmawiamy sobie dzisiaj o trzech mechanikach, które wpływają na poziom bogactwa waszego kraju i w zasadzie, które jeżeli dobrze zrozumiecie, nie będziecie już mieli żadnych większych problemów z budowaniem potęgi ekonomicznej waszych państw oraz będziecie mogli robić naprawdę potężne ilości pieniędzy zarówno w handlu, jak i w produkcji. Porozmawiamy sobie więc o mechanice, która nazywa się Prosperity i została wprowadzona wraz z dodatkiem Mandate of Heaven i tak musicie posiadać niestety ten dodatek. Swoją drogą jest on obecnie dostępny na eneba.com, jak widzicie dość po promocyjnej cenie. Na Steam jest on jednak dostępny w kwocie 72 zł, więc myślę, że dość fajna promocja jest na enebie. Pamiętajcie, że z kodem Lukas tak czy siak macie dodatkowe 3% zniżki, wszystkie linki macie w opisie poniżej. Kolejną mechaniką jest poziom dewastacji w waszych prowincjach, wiem, że przez większość z was olewane, oraz o jednym z najpotężniejszych modyfikatorów wpływających na wartość produkcji waszego kraju, jak i wartość handlu waszego kraju, czyli Good Produce Efficiency. Nie myli z Production Efficiency, ponieważ są to osobne mechaniki. Prosperity, czyli dobrobyt waszych prowincji, jest to mechanika typu, że bardzo ciężko jest ją utrzymać, jest ją bardzo ciężko nabyć, łatwo się to traci, ale daje naprawdę spore bonusy, ponieważ Local Good Produce Modifier plus 25% jest to naprawdę bardzo mocny modyfikator. Zobaczcie, ile ja zarabiam w tej prowincji. Tak, wiem, że tu mam same prowincji ze złotem, ale Good Produce Modifier wpływa również na produkcję złota w waszych prowincjach, więc naprawdę jest to mocny modyfikator. Dodatkowo macie Local Development Cost minus 10%, Monthly Autonomy Change, więc to są dodatkowe bonusy, ale Good Produce Modifier jest największym z nich. Większość mechanik, chociażby jak Prestiż, działa tak w Europie Universalis 4, że daje wam procentowo jakieś tam bonusy. Inny poziom bonusów macie na poziomie 20% prestiżu, 60% prestiżu i 100% prestiżu, tak? Po prostu te bonusy sobie wzrastają lub maleją dodatkowe. Tak jak tutaj widzicie morale, które może być maksymalnie na 100 punktach prestiżu 10%, obecnie mam 68% prestiżu, więc zostaje 6,8%. Totalnie inaczej jest w przypadku właśnie Prosperity, które daje wam bonusy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pasek Prosperity osiągnie 100%. I dopiero wtedy załączają się te wszystkie bonusy w prowincjach. Nie ma udziału tutaj procentowego, kwotowego, który się zmienia jakoś w czasie. W prowincji Meksyk mam 100% Prosperity i widać to tutaj w modyfikatorach Good Produce Efficiency Prosperity plus 25%. W prowincji Veracruz nie mam 100% Prosperity, mam go teraz na poziomie 60%, ale tutaj modyfikator Good Produce Efficiency w ogóle nie występuje w przypadku Prosperity. I teraz jak to zrobić, żeby tutaj to Prosperity wam jak najszybciej rosło, żeby wam w ogóle rosło i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze i najważniejsze, w całym obszarze Meksyku, w każdej jednej prowincji nie możecie mieć dewastacji. Najśmieszniejsze jest to, że również w prowincjach przylegających do tego obszaru, których nazw nawet wam nie wymówię, nie wiem czy mówiłem Navajo jako przykład, skoro ja w większości nazw prowincji wam nie wymówię, które przylegają do Meksyku, też nie może być dewastacji, bo inaczej tutaj Prosperity też będzie wam spadało. Więc dewastacja zarówno w obszarze całym Meksyku, jak i w prowincjach przylegających do tego obszaru, które są wasze, powinna być zerowa. Jeżeli byłyby tutaj prowincje przeciwnika, tak jak mamy tutaj cały ten obszar, to dewastacja na prowincjach waszego przeciwnika, bota, AI, cokolwiek nie wpływa na wasze prowincje, tak? Ale gdyby to już były wasze prowincje i tu dewastacja by była i by występowała, wpływałaby tutaj na ten cały obszar Zacatecas, o Boże. Tak samo jest w przypadku marchi, wasali, unii personalnych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, żeby dewastacja wpływała, musi być na waszych terytoriach. O samej mechanice dewastacji porozmawiamy sobie jeszcze. Drugim warunkiem, który zawsze musi być spełniony, jest to, że musicie posiadać przynajmniej jeden punkt stabilności. Nie zero, ale przynajmniej plus jeden. Wtedy ogólnie Prosperity ma szansę wam zacząć wzrastać. I właśnie o to chodzi, że Prosperity ma
procentową szansę co miesiąc Wam wzrastać. Jak widzicie, u mnie ona wynosi 60% i z każdego tutaj dziedziny administracyjnej, dyplomatycznej oraz militarnej mam po 20%, co kumuluje się i łącznie mamy 60%. Mój władca, jak widzicie, ma po 4 punkty w każdej grupie i to może Wam podpowiedzieć, że za każdy jeden tutaj punkt dostajemy po prostu 5%. Jeżeli bym miał władcę 1-1-1, łącznie miałbym 15% szans na to, że co miesiąc wzrasta mi prosperity. Na szczęście mam całkiem niezłego władcę i mam 60% na to. Zapomniałem jeszcze oczywiście o czymś dodać. Prosperity występuje tylko i wyłącznie w prowincjach, które są waszym state'em. Na prowincjach, które są waszym terytorium, ta mechanika po prostu nie działa. No okej, okay. No to już powiedziałem, jak wam wzrasta, co wam daje, a teraz jak spada prosperity. I tutaj się zaczyna właśnie cała zabawa, bo w zasadzie prosperity spada tylko i wyłącznie wtedy, kiedy tu występuje wam jakakolwiek dewastacja. Nieważne, czy tu będzie 0, 0, 1. Zaczyna wam spadać prosperity z szybkością 2%, czyli 2 punktów na miesiąc, ponieważ w danej prowincji występuje dewastacja. Czyli widzicie, każdy poziom dewastacji to jest zabójstwo prosperity w waszych prowincjach. A już teraz jak rośnie to jak rośnie dewastacja, jak spada dewastacja, no to sobie zaraz teraz o tym pogadamy. Ogólnie dewastacja jest zabójstwem prowincji. Tak jak widzicie, 100% dewastacji na prowincjach, ponieważ tak jak w przypadku tutaj, co wcześniej wspominałem, prestiżu, jest tutaj udział procentowy, że 1% dewastacji daje wam już jakieś kary i te kary są po prostu na 100% dewastacji znacznie, znacznie większe. Na 100% dewastacji dostajecie minus 100% do local good produce modifier, minus 50% do supply limit modifier, minus 100% do institution spree, plus 10% do kosztów developmentu, minus 100% do manpowera, minus 100% do sailorsów i ogólnie zmniejsza się szybkość poruszania wszystkich wojsk po danym terytorium o 25%. Więc to trochę jednak boli, kiedy ta dewastacja występuje w tych prowincjach. I tak jak powiedziałem, najważniejsze, spada nam wtedy tutaj o 2% prosperity w całym tym obszarze naszym. I teraz tak, dewastacja w danych prowincjach rośnie w przypadku kilku rzeczy. Po pierwsze, kiedy prowincja jest pod wrogą okupacją. Drugie, kiedy jest blokowana przez flotę w przypadku prowincji nadmorskich. Oraz ostatecznie też kiedy jest podczas oblężeń na fortach, również dewastacja rośnie. Dodatkowo dewastację możemy zwiększyć w danych prowincjach o 5%, kiedy ją palimy za pomocą akcji Scorched Earth. Oraz kraje takie jak Tunis, Maroko czy inne z tego regionu, których już tutaj na mojej rozgrywce nie ma, kiedy one piracą wybrzeże, również dewastacja rośnie wtedy na całym wybrzeżu, co tutaj widać na przykład po prowincjach hiszpańskich, które są na pewno piracone co chyba 25 lat przez flotę Tunis. A znowu dewastacja spada w naszych prowincjach. Po pierwsze, jakby chociażby zwiększymy poziom developmentu. Każdy poziom developmentu zmniejsza dewastację o 5%. Potem są już kolejne modyfikatory, takie jak kiedy prowincja wraca pod naszą kontrolę. Największym bonusem do zmniejszania dewastacji są forty. Jeżeli mamy fort, który jest na aktualny poziom technologii maksymalny, czyli u mnie to jest 4, obecnie mam 2, to niestety dostajemy już zmniejszony ten poziom, widzicie 0,49, maksymalnie mamy przy maksymalnym poziomie fortu minus 0,83 i to jest najmocniejszy modyfikator do zmniejszenia dewastacji w danym regionie, dlatego tak ważna jest mapa siatka fortów na waszych najcenniejszych prowincjach, żebyście trzymali. Tutaj jest trochę za gęsto, no ale już takie były, nie zmieniałem tego na tej rozgrywce. I dlatego akurat uważam, że przynajmniej ten fort 1-2 powinien gdzieś tam się znajdować przy waszych najcenniejszych surowcach. Dodatkowo macie Edykt Absolutyzmu, który jest dostępny wraz z dodatkiem Mandate of Heaven oraz macie Metropolitę w przypadku krajów prawosławnych, ale musicie posiadać dodatek Third Rome. I widzicie po prostu, jak łatwo jest nabić sobie tą całą dewastację w tych naszych prowincjach nieszczęsnych. Są jeszcze eventy, które dodatkowo w takich regionach jak Indie i nabrzeżnych powodują dodatkową dewastację, która po prostu występuje z event, tam plus 5, plus 10% z tego co pamiętam. Są też różne tragedie, jak dla Japonii, gdzie ta dewastacja wzrasta do 50% tam w przypadku jednego bardzo złego eventu. I niestety no tylko takimi rzeczami, jakie wymieniłem wcześniej, możecie to zbijać tak naprawdę. I
to powoduje, że bardzo, ale to bardzo łatwo traci się prosperity, bo wystarczy jeden miesiąc, jeden tick spada do 98%, no i prosperity przestaje nam dawać swoje bonusy. Może pamiętacie, jak na przykład na serii Zaporoże, po prostu dziwiłem się, jak tu górę, to pierwszy zarabiałem, a teraz mi spadły dochody. No to właśnie było prosperity, które straciłem przynajmniej o te 2 punkty. Ale mam nadzieję, że dobrze wam wytłumaczyłem, jak należy walczyć z dewastacją i jak cenne jest prosperity. Dowiemy się teraz, bo żeby zrozumieć, jak ono jest cenne, musicie zrozumieć modyfikator Local Good Produce Modifier. Dlaczego on jest taki OP w tej grze? I teraz przejdźmy właśnie do tego modyfikatora Goods Produced, czyli tego, który o tutaj jest w tym dolnym lewym rogu. Jest to modyfikator, który wpływa zarówno na to, ile zarabiacie z produkcji, czyli tutaj production, oraz na to, ile zarabiacie z handlu. Czyli jeden modyfikator wpływa na 2 inne źródła waszego dochodu. Każdy wie, że na koniec rozgrywki, tak naprawdę po 1600 roku, najważniejsza jest produkcja i handel. I handel oczywiście jest najważniejszy, bo z tego mamy największe przychody, ale nie będziemy mieli tych dużych przychodów z handlu, jeżeli nie będziemy w danych jakichś regionach produkowali dużej ilości dóbr. I teraz tak, każda jedna prowincja bazowo produkuje 0,20 punktów danego dobra. Możecie to zwiększyć po prostu poprzez boostowanie sobie tutaj developmentu za punkty dyplomatyczne, tak jak to zrobiłem przed chwilą. Oraz dodatkowo ten cały efekt, całe te dobra produkowane tutaj są zwiększane przez modyfikator Goods Produce. Goods Produce wpływa potem natomiast na trade value, czyli na wartość całego golda w danym trade node, który jest z każdej jednej prowincji. I dlatego właśnie ten modyfikator jest taki mocny. A potem jak już się to buduje, przesyła poprzez szlakami, to się wszystko jeszcze multiplikuje i kiedyś jak mnie znajdzie i zrobię nowy poradnik dotyczący handlu, który wam dokładnie wytłumaczy tą mechanikę, no to po prostu będziecie jeszcze wtedy wiedzieli, jak lepiej to wykorzystywać. Ale obecnie powiem wam tyle, że Goods Produce Modifier jest też jeszcze tutaj to związane z tym, że wpływa wam na produkcję złota w danych prowincjach. Jeżeli bym nie miał prosperity, jeżeli bym nie miał tutaj idei, o których sobie za chwilę powiemy, odpowiednich, to ja bym miał tutaj około 25 golda w tym momencie przychodu z samej produkcji złota. Dzięki wszystkim modyfikatorom na Goods Produce, które posiadam w tym momencie mojej rozgrywki, mam go około 50, co nie jest też dużą ilością. Tutaj na innych moich podejściach wyciągałem nawet i 90 golda z tych wszystkich tutaj moich prowincji, ale jednak nie staram się po prostu w tym regionie opierać mojej gospodarki na złocie, bo jest to złe, inflacja zabija. Pamiętajcie też, że za pomocą budowania manufaktur zwiększacie również Local Good Produce w danych prowincjach. Tutaj bazowo za punkty developmentu mamy aż ich jeden punkt, tak? Potem byśmy dobudowali sobie manufakturę, która by nam podniosła wartość do 2 punktów i następnie mamy aż o 65% również zwiększone tutaj Goods Produce. No to już sobie ile tego będzie z bazowych 2 punktów sami policzcie i potem to jeszcze wpływa na trade value według pewnego wzoru, który jest na EU4 Wiki. Mam nadzieję, że pamiętałem, żeby go wkleić, a jak nie, no to poszukajcie sobie. I naprawdę wtedy idzie wyciągać chore pieniądze zarówno z produkcji, jak i z golda. Przepraszam, chciałem powiedzieć z handlu, ale pamiętajcie, że to się opłaca tak naprawdę na takich dobrych produktach, które mają, nie wiem, wartość golda powyżej 3. Takich u mnie w przypadku, no to jest kakao albo czekolada, już nie pamiętam, co to jest dokładnie. Takim jak barwniki, silk, mamy potem tutaj przyprawy, gdzieś tam papier też jest takim, miedź, żelazo. I tam naprawdę idzie wyciągać naprawdę chore przychody. A, i plus silk oczywiście. No, że o samym złocie to nawet nie wspomnę, no bo to jest po prostu 1:1. Zwiększacie development, więcej zarabiacie złota w chorych ilościach. I teraz tak, to już po skrócie wam powiem. Production efficiency po prostu wpływa na samą wielkość produkcji, tak? Ile zarabiacie tutaj przez ten modyfikator produkcji w danej prowincji i nie wpływa w ogóle na wartość handlu w danej prowincji, tak?
Więc o tyle jest gorszy ten modyfikator Production Efficiency i dodatkowo Production Efficiency nie wpływa w żaden sposób na złoto. Tutaj widzicie, paradoks wam poszedł na rękę i nawet nie możecie postawić budynku, który wam daje zero. Domyślnie macie wyłączone to na każdej prowincji ze złotem. Tak, ale tutaj już się nie będę zagubiał, żeby wam się to wszystko nie zaczęło merdać, ale myślę, że warto to było również zaznaczyć, żebyście rozróżniali te dwie mechaniki, bo jeszcze 2 lata temu myślałem, że to jest to samo, tylko zamienne słowa są. Ale każdy się uczy, mniej więcej, tak? I na sam koniec całego poradnika powiem wam, że tak. Good Product Modifier dostajecie po pierwsze z Prosperity, o którym mówiliśmy wcześniej. Następnie możecie mieć Good Product w modyfikatorach narodowych waszej nacji. Ja niestety jako Navajo tego nie posiadam. Oraz z kombinacji odpowiednich nich idei w politykach. Bo same idee, tak jak tutaj widzicie, chyba nie ma żadnej idei, która by dawała czysty Good Product Modifier. Ale za to w politykach już takie coś macie. I tak, z połączenia religijnych i handlowych macie 10% Goods Produce Modifier oraz z połączenia tutaj handlowych oraz ilościowych macie 20% Goods Produce Modifier. Takie kraje, które mają w swoich ideach Goods Produce Modifier, to na przykład taka Anglia. Jak widzicie, Anglia ma 20% Goods Produce Modifier oraz po 1650 macie za wprowadzenie manufaktur Goods Produce Modifier plus 10%. To są chyba wszystkie modyfikatory i wszystkie źródła takie główne. Jeżeli jakiś przegapiłem, no to przepraszam. Podsumowując, zarówno tutaj mechanika Prosperity połączona z mechaniką Good Produce jest wyjebistą mechaniką, wyjebistym sposobem na robienie pieniędzy, ale pod warunkiem, że dbacie o dwie rzeczy. Zarówno o produkcję i macie wtedy te dobra, takie drogie produkcyjne, jak i dbacie o handel, czyli po prostu o to, żeby w tym trainodzie wyście byście mieli jak największy swój udział. Bez tego nie zarobicie aż tak dużych pieniędzy, czyli zawsze musicie dbać zarówno o handel, jak i o produkcję, jeżeli chcecie się bawić w Good Produce Modifier i Prosperity. Mam nadzieję, że wszystko wam w 100% wytłumaczyłem. Jeżeli nie, no to zadawajcie komentarze poniżej. Jak zwykle zachęcam do pisania własnych propozycji, z czego mam zrobić kolejny poradnik. Akurat ta propozycja na temat Prosperity pojawiła się, żeby chyba poprzez Prestigo mi zaproponował, żebym przygotował taki poradnik oraz też chyba byłem o to proszony na Discordzie, a że mam po prostu dzisiaj mało czasu, no to postanowiłem w szybki sposób przygotować wam taki klarowny poradnik. Mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że zrozumieliście, mam nadzieję, że docenicie tą mechanikę i zaczniecie wreszcie dbać o prosperity, o dobrobyt waszych prowincji, zwłaszcza tych ze złotem. Trzymajcie się, ja byłem Lukas i widzimy się w kolejnych podbojach.